A Bogu, bracia i siostry, wierzę, że Pan jest z nami, że mnie będzie posilał. Ja właściwie też wczoraj, dzisiaj myślałem o tym, o czym tutaj właściwie też śpiewaliśmy, o tym górnym kraju. I tak śledziłem Boże Słowo, moje serce, moje myśli były napełniane właśnie tym, co Pan nam przygotowywuje. Tu śpiewaliśmy tutaj, już jaśnieje z daleka ten kraj. Wnet, a wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Zanim o tym też będę mówił, o tej górnej, niebiańskiej ojczyźnie, o tym mieście, które Pan przygotowuje, chciałbym jeszcze ustosunkować się do tych modlitw, które tutaj były. Parę dni temu mi wpadła do ręki taka broszura Wilsona Tozera i chciałbym przeczytać ze dwa zdania, które tam były napisane, które mnie tak bardzo mocno ujęły. I on mówi tak. To był mąż Boży, który działał w Ameryce w pierwszych latach XX wieku, w pierwszym połowie XX wieku. Nawet na grobku jest napisane tam tytuł Mąż Boży. Taki tam ma tytuł na nagrobku. On odszedł do Pana. I on napisał tak, bo tutaj też było świadectwo o wysłuchanych modlitwach i to się wszystko zgadza, to co on napisał. Bóg prawdziwie odpowiada i daje, o co Go prosimy. To jest oczywiste. Czasami przychodzę do Boga i mówię, Boże, choćbyś nawet nie odpowiedział na żadną z moich modlitw, gdy jestem tu na ziemi, będę uwielbiał Ciebie. Jak długo żyć będę za to, co już uczyniłeś. Takie jego serce było. Chociaż Bóg odpowiadał na jego modlitwy, to jednak czasem mówi, Boże, choćbyś nawet nie odpowiedział na żadną moją modlitwę, to tak będę Cię uwielbiał, bo za to, coś Ty już uczyniłeś dla mnie. Bóg tak bardzo zadłużył mnie u siebie, że gdybym nawet miał żyć 10000 tysiącleci, nie byłbym w stanie spłacić tego, co On dla mnie uczynił. I to jest prawda. On wszystko dla nas uczynił. On wziął nasze przewinienia, nasze przekleństwa i przybił je do krzyża. I za to niech Mu będzie chwała i cześć i uwielbienie. Halleluja. Rozmyślałem tak wczoraj, dzisiaj właśnie o tej niebieskiej krainie i zadawałem sobie pytania, tak jak tu już Sebastian mówił też, że czytał Słowo, że to Słowo przede wszystkim do siebie brał. Ja tak samo, kiedy rozważałem to Słowo, kiedy go czytałem, to przede wszystkim myślałem o sobie. Ale chcę się też i z Wami tym podzielić. I takie pytania sobie zadawałem. Kim jesteśmy tu na tej ziemi? Czym tu jesteśmy na tej ziemi? O co mamy zabiegać na tej ziemi? Za czym mamy tęsknić? Jaki powinien być cel przed nami, przede mną? I na te pytania próbowałem znaleźć odpowiedź w Bożym Słowie. O czym powinniśmy myśleć? Nawet przypomniało mi się, że na poniedziałkowej modlitwie rano Bradianek też mówi o tym właśnie, że żebyśmy myśleli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Wiecie, i tak to wszystko zacząłem rozważać, kim my tu jesteśmy na tej ziemi i jaki cel powinien nam przyświecać na tej ziemi. O czym powinniśmy myśleć? Takie pytania sobie zadawałem. O co mamy zabiegać? Co powinno być na pierwszym miejscu w naszym życiu? Wiecie, i już Dawid w Starym Testamencie mówi, że jesteśmy tu tylko pielgrzymami, że nie mamy tutaj miejsca stałego na ziemi, że jesteśmy tu tylko pielgrzymami. W pierwszej księdze Kronik właśnie chciałem 3 miejsca przeczytać o tym, że jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami, że jesteśmy tutaj gośćmi, że jesteśmy przychodniami, że nie mamy tu miejsca stałego na ziemi. I pierwsze miejsce takie ze Starego Testamentu, pierwsza księga Kronik, 29 rozdział i 15 wiersz. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. I w Nowym Testamencie też czytamy w liście do Hebrajczyków podobne słowa. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 13 wiersz. Może końcówka na razie tego wiersza. Jest tutaj właśnie, może jeszcze później będę powracał do tego rozdziału. Jest tutaj właśnie w tym rozdziale wymienieni są bohaterowie wiary. Ci, którzy zwyciężali i ci, którzy jakby nie skorzystali z tych obietnic. Nie po prostu, tak jak w tym 13 wierszu pisze, że niektórzy nie zdobyli tego, co głosiły obietnice, ale są tak samo bohaterami wiary. I tutaj właśnie też pisze, że lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I apostoł Piotr też mówi o tym, że jesteśmy tylko pielgrzymami i wychodźcami. O tym czytamy 1 Piotr 2,11. 1 Piotr 2,11. Jako pielgrzymi i wychodźcy. Szczególnie te słowa. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy. A więc z tych fragmentów, które przeczytałem, z tych 3 fragmentów, już wiemy, że jesteśmy tu tylko pielgrzymami na tej ziemi, że jesteśmy tylko gośćmi, że nie mamy tutaj miejsca stałego na tej ziemi. I o czym i co powinniśmy zabiegać na tej ziemi? O czym powinniśmy myśleć? Już powiedziałem, że w liście do Kolosan o tym, że powinniśmy myśleć o tym, co w górze. Może to przeczytam. List do Kolosan, 3 rozdział, 1 i 2 wiersz. A tak jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Tak Boże Słowo nam mówi, abyśmy mogli myśleć tylko o tym, co w górze, a nie tylko to, co jest na ziemi. I teraz chciałbym przejść właśnie do tej niebiańskiej ojczyzny. Apostoł Paweł też mówi o tej niebiańskiej ojczyźnie. Jaki jest nasz cel? Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. To jest Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Lecz oni zdążali do lepszej, to jest do niebieskiej. A może to przeczytamy od 13 wiersza, tego 11 wiersza, rozdziału. Wszyscy oni pomierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Widzicie, tu z tego kontekstu wynika, że powinniśmy tak właśnie mówić, że jesteśmy tylko gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. A jeżeli tak mówimy, to okazujemy to, że szukamy ojczyzny. Że szukamy, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do nich powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. O tym powinniśmy marzyć, do tego powinniśmy zdążać, o tym powinniśmy myśleć i wszystko czynić, aby tam się znaleźć. W tej niebieskiej krainie. I tutaj jeszcze nie tylko o niebieskiej krainie tutaj jest mowa, ale jeszcze tutaj występuje miasto. Miasto, które już Abraham, tutaj czytamy o Abrahamie, w tym 11 rozdział, 10 wiersz. Czytamy o Abrahamie, że on oczekiwał miasta, że on był pielgrzymem, że on wyszedł. Nawet możemy sobie tu przedtem jeszcze od 8 przeczytać. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Więc nie jest tutaj wspomniane o mieście, które tutaj jest na ziemi, które człowiek zbudował, ale jest tutaj mowa o mieście, którym architektem, którym budowniczym i twórcą jest Bóg. I Abraham już tęsknił za tym miastem. On miał już ten cel. On wyszedł z ziemi i miał ten cel. Bo właśnie tutaj ten autor listu do Hebrajczyków mówi: oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenta. I wiemy, że on po prostu już tęsknił za tym miastem. On rozmyślał o tym. On pragnął tego, aby tam wejść. I później czytałem sobie wspaniały, wiecie, w objawieniu Jana jest wspaniały opis tego miasta. I to sobie możemy też przeczytać. W objawieniu Jana mamy wspaniały opis tego miasta, do którego i Abraham zmierzał, i mężowie Boży, i prorocy, i ci bohaterowie wiary opisane w liście do Hebrajczyków. I myślę, że i my powinniśmy tęsknić za tym miastem, za tą górną ojczyzną i wszystko czynić, aby tam się znaleźć. I dlatego Pan Jezus, kiedy mówił w kazaniu na górze, to mówi tak: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Później jeszcze o tym wspomnę, ale przeczytajmy sobie to wspaniały opis tego miasta. Przedtem jeszcze tutaj mówi w 21 rozdziale o nowej ziemi i o nowym niebie. A później jest opis tego wspaniałego miasta. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I później jeszcze może 4 wiersz też i 5. I otrze wszelką zę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, i mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. A później tu jest może od 10 wiersza przeczytamy sobie o tym nowym Jeruzalem, o tym wspaniałym mieście. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Następnie 15 wiersz. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 000 stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Wiecie, i znalazłem, tak się zastanawiam, jak duże to jest miasto, bo tutaj pisze, że to miasto było zmierzone, że przyszedł anioł, miał sznur mierniczy, złoty, i miasto to zostało zmierzone. I znalazłem w komentarzu w Nowym Testamencie, w tym Nowym Przymierzu, i tam był właśnie podany już na nasze odległości, ile to było kilometrów, bo 12 000 stadiów to jest 2220 kilometrów, a boki jego były równe, długość, szerokość i wysokość. 2220 kilometrów jeden bóg. I możemy sobie wyobrazić, jakie to jest potężne miasto. A powierzchnia tego miasta, jeżeli byśmy to pomnożyli, to jest obszar tego miasta wynosi 4 928 400 kilometrów. I to jest podane, że to jest prawie 16 razy więcej niż obszar Polski. 16 razy więcej. Taka tu jest podana miara. Więc to jest niesamowite miasto. A Mówiłem przedtem o ojczyźnie niebiańskiej, a to jest tylko jedno miasto, Jeruzalem. A możemy sobie wyobrazić, jak ta ojczyzna będzie duża, jeżeli to miasto jest tak duże. A teraz pragniemy sobie wyobrazić, że to miasto jest tak samo wysoki, jak szerokość i długość. Także to jest miasto jakby taki czworokąt, sześcian. 2220 kilometrów do góry. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. A później tu jeszcze dalej pisze, ale nie wiem, czy zdążymy dzisiaj wszystko przeczytać. Tu jeszcze dalej pisze, o tym murze to już nie będę czytał. Tu jest też podana wysokość tego muru. Miasto zaś było ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Później tutaj pisze o kamieniach, o 12 szlachetnych kamieniach, o 12 bramach. Później tutaj pisze, że lecz świątyni w nim nie widziałem, 22 wiersz, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodu. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Wiecie, kiedy tak rozmyślałem o tym i po prostu zacząłem tęsknić za tą ojczyzną. Zacząłem tęsknić za tym miastem, bo jesteśmy tu tylko pielgrzymami. Nikt z nas tutaj na ziemi nie będzie wiecznie żył. Chociaż ten świat jest piękny, chociaż widzimy tą piękną przyrodę i wszystko, co Bóg stworzył, jednak to, co jest opisane tutaj, co mogliśmy przeczytać, to przewyższa. To po prostu nie mamy słów na to. W innym miejscu jest napisane, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca człowieka nie wstąpiło, to przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Więc to, co widzimy, czy to, co słyszymy, to po prostu nie jesteśmy po prostu zgłębić to, co Pan przygotuje dla tych, którzy Go miłują. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na serce człowieka nie wstąpiło, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Pan Jezus już w Ewangelii Jana mówi do uczniów: idę przygotować wam miejsce, a gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu po was, aby was zabrać tam, gdzie ja jestem. I to są Boże obietnice. I to są prawdziwe Boże obietnice. Tutaj też czytałem, że jak Jan tutaj pisze, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Niebo i ziemia przeminą. Pan Jezus mówi, ale słowo moje nie przeminie. Także co tu mamy zabiegać na tym świecie? O czym mamy myśleć? Co powinno być na pierwszym miejscu, jeżeli Pan takie wspaniałe rzeczy przygotowuje tym, którzy Go miłują? Którzy są zapisane w Księdze Baranka. O co tu mamy zabiegać? Pan Jezus właśnie mówi w kazaniu na górze, że to już cytowałem, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie inne wam przydane. A w szóstym wierszu od 19 wiersza czytamy tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczeją i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Można by było jeszcze wiele mówić o tym, co Pan Jezus mówi, żeby się nie troszczyć. To jest też w 6 rozdziale, że Pan wie, czego potrzebujemy. Nie troszczę się więc i nie mówcie, co będziemy pić, jeść, czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Tutaj, kiedy jeszcze jesteśmy tymi pielgrzymami, to Pan Jezus zaspokaja wszelką potrzebę naszą. Że nie musimy się tak zabiegać, zatroskiwać, że Pan nam to daje, bo On jest dobrym Ojcem. Skoro ptaszki żywi, skoro lilie ubiera tak pięknie, to tym bardziej nas, Boże stworzeni, jako człowiek. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I to szczególnie właśnie te słowa, które czytałem, które sobie zanotowałem, jak już powiedziałem, to kierowałem przede wszystkim do siebie, ale i też z tego miejsca kieruję do wszystkich was, bo to jest Boże Słowo. I teraz jeszcze, kiedy już może na zakończenie, może jeszcze podam przykład apostoła Pawła, jak on po prostu żył, jaki cel miał, jak on wszystko poświęcił, aby tylko być tam, aby tylko zyskać Chrystusa. I o tym czytamy też jeszcze, może nas jeszcze poprzednio na jeszcze jeden wiersz czytamy, może ja go już cytowałem, ale jeszcze go przeczytamy w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 wiersz. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. To już jest znowu inny temat, ale tutaj następny końcówka tego wiersza. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Dawid mówi, że w Starym Przymierzu mówi, że nie widział nikogo sprawiedliwego, który by żebrał chleba, którego by mu brakowało chleba, żebrzącego chleba. I z tego możemy wywnioskować, że Pan zaspokaja nasze potrzeby, ale On musi być na pierwszym miejscu. I teraz sobie przeczytajmy co apostoł Paweł, jak on żył. Kiedy tutaj pisze w listach, na przykład pierwszy list do Tymoteusza. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Dobre rady. Nie musimy się troszczyć. Jeżeli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na to. Oczywiście i też, jeżeli gdzieś mamy mieszkać. I co nam więcej trzeba? Jak Pan Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. I On się troszczy o nas. List do Filipian. Patrzyłem się właśnie też na przykład apostoła Pawła, jak on żył. Bo tam w innym miejscu mówi, że żeby wstępować też w jego ślady, żeby go naśladować też. 4 rozdział od 11 wiersza. A nie mówię tego, może od 10, bo tu chodziło o dar, który mu został posłany. I uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. On dziękuje za ten dar, który zbory mu złożyły, ale później mówi tak, ale nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To jest życiorys apostoła Pawła. I na tym poprzestawał i umiał żyć, kiedy był w obfitości, i umiał głód cierpieć, i nie szemrał, nie skarżył się, ale wszystko powierzał Panu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To jest wspaniałe. 2 Koryntian 6:10. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Bogactwo w Jezusie Chrystusie. I to jest wspaniałe, to co apostoł Paweł nam pisze. On tak żył i do tego zmierzał. Zmierzam, jaki był cel apostoła Pawła. O tym też tu jest napisane. 3 rozdział, 14 wiersz, list do Filipian. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzał do celu, do nagrody. W innym miejscu też pisze o biegu, że mamy biec, że mamy nie oglądać się wstecz, że mamy biec wytrwale. To są wszystko Boże myśli, to są wszystko Boże słowa. I to jest wspaniałe, że możemy na nowo sobie to przypominać, myśleć o tym i zabiegać o to. Zabiegać o to. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na serce nie wstąpiło, to przygotował Pan dla tych, którzy Go miłują. To był jedyny cel dla apostoła Pawła. Nagroda w górze. Nagroda w górze. Jeszcze tu mam jeden cytat. Filipian 3:7. To, co było celem, co było wartością dla apostoła Pawła. Filipian 3 rozdział od 7 do 14. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Może 13 wiersz. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. I jeszcze raz ten cytat. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Żeby ten cel przyświecał i moim, i waszym życiu. Żebyśmy myśleli o tym, co w górze, a nie tylko na ziemi, o tym, co na ziemi. I żebyśmy po prostu, tak jak Pan Jezus mówi, najpierw szukali Królestwa Bożego, a Boże Słowo nam zapewnia, że wszystko inne będzie nam dodane. Także Bogu niech będzie chwała, że On jest pełen miłości, pełen łaski, że On się troszczy o swoje dzieci, że On chce, abyśmy doszli, abyśmy dobiegnęli do końca i żebyśmy mogli wejść do tego wspaniałego miasta, o którym tutaj jest napisane w objawieniu Jana. Tam, gdzie już nie będzie ani chorób, ani boleści, ani krzyku, ani mozołu. Tam już nie będzie modlitw za chorymi, tam już nie będzie śmierci, tam już nie będzie wypadków. Tam będzie wszystko nowe, wspaniałe, wieczne. Dążmy do tego, pragnijmy to. Dołóżmy wszelkich starań, aby nic nie stracić z tego, co tutaj mamy w Bożych obietnicach. Niech Pan będzie uwielbiony, niech Pan będzie wywyższony za Jego Słowo, że Jego Słowo jest tak i amen, że ono się nie zmienia, że ono jest żywe, ciągle i aktualne i do naszego czasu, i do naszych serc, i do naszego życia.